Cześć, witam wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym naszym tematem będzie samo powstanie listopadowe, jego wybuch i przebieg. Po aresztowaniu grupy spiskowców przez carską policję e, zmobilizowało to z podchorążych do podjęcia spontanicznej decyzji o wybuchu powstania. Jednak ani sam Piotr Wysocki, ani jego kolega Józef Zaliwski, który był instruktorem pływania w szkole podchorążych piechoty, nie mieli żadnego dokładnego planu działania ani nie chcieli objąć naczelnego dowództwa. Czyli nie mieliśmy jakby takiej osoby dyktatora, liczyli oni, że władzę taką przejmie ewentualnie jakaś osoba znana, która wkrótce dołączy do powstania będzie ona powszechnie popierana wybuch zaplanowano na 29 listopada 1830 roku zapiszmy do sobie na tym, może na tym obrazie starcie to jest starcie Polaków z kirasierami rosyjskimi na moście w Łazienkach właśnie w tą noc 29 listopada 1830 roku mamy wybuch powstania wybuch powstania. I tą datę trzeba dzienną na pewno e, znać. 29 listopada 1830. Dlaczego ten dzień? Straż wtedy przed budynkami pełnili głównie żołnierze z czwartego Pułku Piechoty Liniowej, tak zwani Czwartacy i oni w większości byli wciągnięci do spisku i wierzono, że będą oni pomagać powstańcom. Jako sygnał miały być wzniecone pożary, które jednak często nie doszły do skutku albo zostały szybko ugaszone, dlatego większość powstańców nawet nie wiedziała, że już rozpoczyna się powstanie. Pierwsza grupa powstańców miała uderzyć na belweder, aby zabić lub wziąć do niewoli samego wielkiego księcia Konstantego. Liczono, że taki czyn sprawi, że społeczeństwo polskie poprze powstanie, no bo zniszczono tego największego wroga polskiego społeczeństwa. Mieli to zrobić głównie cywile, dlatego że żołnierze obawiali się złamania tutaj przysięgi na wierność naczelnemu wodzowi wojska i miał to być dla nich czyn niehonorowy. Większość jednak spiskowców cywilnych nie dotarła do Belwederu, a ci, ci, którym się to udało, musieli jednak się wesprzeć tymi ostatecznie podchorążymi. Belweder zostaje zdobyty. Sam książę Konstanty, tutaj są różne wersje, przebrał się za kobietę, bądź schował się w szafie, ostatecznie ucieka z Belwederu, daje mu się z niego wydostać, a powstańcy pomylili z nim rosyjskiego generała, którego wzięli za księcia i zabili. Główną grupę spiskowców, około 160 podchorążych, wzywa do walki Piotr Wysocki słowami «Polacy», godzina zemsty wybiła. Dzisiaj zwyciężym albo polegniem. Nastawmy piersi nasze wrogom, by były dla nich termopilami. Takimi tutaj wzniosłymi słowami ich pobudza do walki. Oni ruszają ulicami Warszawy, wzywają mieszkańców do dołączenia do powstania, do walki za, za niepodległość, za przestrzeganie też prawa. W bogatszych dzielnicach, co jak ponoć mieszkanie, trzaskali oknami, zamykali je, pokazywali swoją niechęć do całego powstania. Niektórzy wyżsi oficerowie polscy także nie chcieli brać udziału w powstaniu, wręcz opowiadali się przeciwko, uważali, że to jest bunt przeciwko legalnej władzy. Nawet większość z nich przeraził sam fakt, że można konfrontować się teraz z Rosją, która przecież zniszczyła Napoleona, oni sami często byli weteranami tych wojen i uważali, że nie ma sensu angażować się w wojnę przeciwko takiemu mocarstwu i że Polska nie ma z nimi po prostu szans. Doprowadziło to do tego, że podchorążowie oburzeni zabili między innymi sześciu polskich generałów. Powstańców jednak poparła uboższa ludność Starego Miasta, część oddziałów polskich, polskiego wojska, głównie ten czwarty pułk piechoty liniowej, o którym sobie wspominaliśmy. Zdobyto przez to arsenał, w nim była przechowywana duża ilość broni, poz pozwoliło to opanować stolice. Sam Wielki Książę Konstanty ucieka z Warszawy, co jest dość dziwne, bo mógł zdusić bunt w zasadzie w zalążku. Mógł użyć sił rosyjskich i tych wiernych polskich oddziałów, ale sam powiedział, że nie chce się mieszać w polską awanturę, co ciężko wyjaśnić albo tchórzostwem księcia, albo też całkowitym zaskoczeniem, że, że Polacy się po prostu mu zbuntowali. A może liczył, że Polacy sami siebie stłumią, bo to też było możliwe. Do powstania na początku nie przyłączają się znane osoby, tak jak to liczył Wysocki. On sam nie ogłasza się nadal przywódcą powstania. No i dlatego inicjatywę przejmuje grupa polityków z Rady Administracyjnej, ona przejmuje władzę i dąży do ugody z carem. Uznawali oni, że to jest po prostu awantura polityczna i trzeba udobruchać Rosjan. Umożliwili oni właśnie konstantemu opuszczenie Królestwa Polskiego, odebrali także ludność cywilnej broń, którą rozdzielono po, akcji, po zdobyciu. W arsenału nadal nie wiadomo o co chodziło wielkiemu księciowi. On z jednej strony prosił Cara o łaskę dla Polaków, którzy się zbuntowali, a z drugiej strony gdy zgłosiły się do niego wierne mu polskie oddziały odesłał je mówiąc zdradziliście swoich i mnie zdradzicie. Samo przejęcie w, e, władzy w Królestwie przez polityków, którzy chcieli ugody z Carem, zmobilizowało zwolenników powstania do utworzenia swojego ugrupowania politycznego. E, powstało wtedy nowe Towarzystwo Patriotyczne, zwane także potocznie już Klubem Patriotycznym. Jego prezesem został Joachim Lelewel, który był historykiem z Wilna. Sam był związany ze spiskiem pod chorążyk, jednak rzeczywistym przywódcą klubu był pisarz Maurycy Mochn Mochnacki. Czyli klub patriotyczny, tutaj też hasło warto coś zapamiętać, klub patriotyczny. Klub patriotyczny. Ok, okay przejdźmy dalej. Yy, grupa ta polityków z Rady Administracyjnej wkrótce zostaje poszerzona przez yy, osobistości pokroju yy, księcia Adama Jerzego Czartoryskiego i Joachima Lelewela, yy, który i oni się 3 grudnia 1830 roku uznają za rząd tymczasowy. 3 12 1830 mamy rząd tymczasowy. Rząd tymczasowy. Okej. Okay. 5 grudnia po bezkrwawym zasadzie zamachu stanu dyktatorem ogłasza się generał Józef Chłopicki, czyli mamy już przywódcę. 5 12, 1830 Józef Chłopicki, zapiszemy sobie tylko to hasło, Józef Chłopicki, dyktatorem. Dyktatorem powstania. Tutaj widzimy jego obraz, Józef, generał, generał Józef Chłopicki. Zresztą żołnierz walk w 1792 roku, także wojen napoleońskich, głównie w Hiszpanii. Cieszył się bardzo dużym autorytetem. Odrzucał także propozycję przyłączenia się do powstania listopadowego na początku, ale po kilku dniach uznał, że skoro są jakieś sukcesy, to, to powstanie ma jakieś szanse, choćby na przykład przyłączyć właśnie Ziemię te inne zabrane ziemie polskie, ale uważał, że trzeba załagodzić konflikt przede wszystkim z carem i uniknąć przegrania całej wojny. Uważał, że Polacy po prostu nie mają szans na jakiekolwiek zwycięstwo. Dlatego wysłał delegację do Petersburga składającą się z takich wielkich lojalistów carskich, m.in. księcia Lubeckiego-Druckiego, o którym sobie wspominamy mówiąc o ziemiach polskich po Kongresie Wiedeńskim. Chłopicki spowalnia też rozbudowę polskiej armii, wiązuje Szkołę Podchorążych Piechoty, zwalcza także samo to Towarzystwo Patriotyczne, Klub patriotyczne i czasopisma wszelkie, które wzywają do walki zbrojnej. Mimo sprzyjającej się sytuacji także nie dopuszcza do rozprzestrzenienia się powstania poza granicę samego Królestwa, żeby ono się czasem nie rozprzestrzeniło na inne zabory. No i to postępowanie daje Rosjanom czas na wymianę polskiej kadry oficerskiej w Korpusie Litewskim, co zapobiega z kolei przyłączenia się tej litewskiej armii do całego powstania. Delegacja wysłana przez Chłopickiego nie dochodzi do porozumienia z carem. Sam Mikołaj I od początku uważał Królestwo Polskie za rzecz niewygodną, za taki wybryk jego poprzednik, po, poprzednika. I teraz to powstanie jest świetnym argumentem za tym, żeby po prostu wreszcie to zlikwidować. Sam Chłopicki z powodu sw porażki swojej polityki podaje się do dymisji, a car żąda bezwarunkowej kapitulacji i zupełnego poddania się jego woli bo jak szans na porozumienie oczywiście prowadzi do e, wojny, Towarzystwo Patriotyczne organizuje 25 stycznia 1831 roku manifestację ku czci dekabrystów, którzy zostali powieszeni w 26 roku w Petersburgu. Hasło tej, manifestacji miało, hasło tej manifestacji brzmiało za naszą i waszą wolność. Tego samego dnia, także czyli 25 stycznia 1831 roku rząd tymczasowy uchwala akt detronizacji cara Mikołaja Pierwszego, czyli Polskie jest formalnie niepodległe. 25 01 1831 detranizacja. Może tutaj zapiszemy... Detranizacja Mikołaja I. Oficjalnie mu się zabiera ten tytuł. Królestwo Polskie jest niepodległe, jest teraz taką monarchią konstytucyjną. Najwyższą władzę przy, przyjmuje nieustaj, nieustannie obradujący Sejm. W nim wyodrębniamy takie trzy ugrupowania. Konserwatystów, liberałów i radykałów. Przywińmy sobie trochę może. Konserwatyści, liberałowie i radykałowie. Na czele konserwatystów stoi Adam Jerzy Czartoryski, który ostatecznie przyłącza się do powstania, ale uważa, że sukces można zapewnić tylko dzięki wsparciu dyplomatycznemu, szczególnie jakichś wielkich mocarstw. Liczył tutaj na poparcie Wielkiej Brytanii, Austrii i Francji. Sami liberałowie, którzy wcześniej są związani z tym ruchem kalisza, o którym sobie mówiłem na poprzedniej lekcji, doceniają znaczenie dyplomacji, ale większą wagę przykładają do wojska. Jednak do tych wygranych z Rosją, Uważają, że wygranie wielu bitew z Rosją zagwarantuje to, że car jednak odstąpi od Polski. Sejm całkowicie pomija za to kwestię poprawy bytu, poprawy bytu chłopów. Tylko niektórzy radykałowie tutaj domagają się, domagają się poprawy bytu chłopów dotychczasowej. Radykałowie też prezentują takie poglądy, że trzeba w ogóle nie prowadzić żadnej ugody z Rosją, tak jak liberałowie mówią, że walki mogą nakłonić Rosję do ustępstw. To radykołowie uważają, że żadnych ustępstw, tutaj żadnych, e, żadnych pokojowych rokowań, trzeba powołać pod broń e, także ludność w innych zaborach, rozdać broń i po prostu prowadzić wojnę. E, liberałowie dążą do przeforsowania projektu zmian, wracając do tej pańszczyzny. Oni chcą zmiany pańszczyzny na czynsz w dobrach narodowych w ciągu 10 lat bez narzucania jakichkolwiek zobowiązań właścicielom prywatnym. E, nawet takie bardzo umiarkowane... Postulaty liberałów nie zyskują jednak Sejmowej większości. Te konserwatyści szczególnie są w opozycji, przecież to są ich dochody. Sejm powołuje rząd narodowy w którym okresie bezkrólewia, bo nie mamy wtedy króla, a jesteś monarchiem konstytucyjnym, miał, miał przejąć uprawnienia tego monarchy. Jego prezesem zostaje książę Adam Jerzy Czartoryski. W rządzie znajdują się m.in. Wicenty Niemojowski, kto, e, liberał i Joachim Lelewel z Towarzystwa Patriotycznego. E, szerokie uprawnienia także przy, przyznane zostają wodzowi naczelnemu generałowi Michałowi Radziwiłowi. Czyli napiszmy sobie rząd narodowy. Rząd Narodowy. W rządzie narodowym mamy Adam Jerzy Czartoryski. Jerzy Czartoryski. On jest prezesem. No i wódz naczelny Michał Radziwi. Michał Radziwiłł. Okej. Okay. Michał radziwił patriota, jednak nie ma doświadczenia, jeśli chodzi o działania wojenne. Na jego wniosek także dostaje doradcę Józefa Chłopickiego, czyli naszego byłego dyktatora, który wciąż nie wierzy w jakiekolwiek zwycięstwo, niestety. Na początku lutego 1831 roku do Królestwa wkracza, wkracza ponad 100 tysięczna armia rosyjska, dowodzona przez feldmarszałka Iwana Dybicza. Iwan Dybicz. No on się spodziewa działań, które przypominają akcje policyjne, sądził, że zajmie po prostu sobie Warszawę i będzie represjonował tych ludzi i to wszystko zajmie mu miesiąc. No i przy, przypuszczenie to wydawało się potwierdzać na początku wycofywanie się Polaków w rejon stolicy, oddanie w zasadzie połowy terytorium Królestwa Polskiego bez walki. Sam Chłopicki nie wierzy, że zdoła pokonać Rosję, jednak planuje widać ich bitwę właśnie pod Warszawą. Wojska Królestwa Polskiego Po wystrzelanie amunicji miały się poddać Według jego planu po prostu z honorem Wystrzelamy amunicję, poddajemy się pod Warszawą jednak podczas tego odwrotu tych wojsk dochodzi do bitwy pod Stoczkiem 14 lutego 1831 roku, w którym generał Józef Dwernicki pokonuje kilkutysięczny oddział Rosjan. I zwycięstwo to, podobnie jak takich kilka innych mniejszych, nie ma co prawda znaczenia militarnego, ale podnosi wojsko mora moralnie. Czyli zapiszmy sobie, tutaj gdzieś na dole, tutaj mamy zresztą ilustrację tej bitwy, to jest 14 luty, Czyli 1402, Oj tutaj chciałem już 11 napisać. 1402 1831 mamy bitwa pod stoczkiem. Takiej jednej piosence, armaty pod stoczkiem zdobywała wiara rękoma czarnymi od pługa. Decydująca bitwa jednak miała miejsce pod Grochowem. Ona miała miejsce 25 lutego i to były całodzienne, całodzienne zmagania. Co prawda niestety Polacy je przegrywają. A kto wie, tutaj są różne koncepcje, że można było tą bitwę wygrać, zaraz sobie oni trochę więcej powiemy bitwa pod e, grochowem. E, bitwa pod grochowem, Błędnie nazywana bitwa pod Olszynką Gerochowską tej nazwy nie stosujemy, to jest nazwa błędna, cechowała się tym, że Polacy naprawdę w niej bardzo dzielnie walczyli. Tutaj szczególnie wsławiła się obrona przez czwarty pułk piechoty liniowej, m.in. takiego Olochowego lasku o szerokości 600 metrów na wzgórzu, które było otoczone z trzech stron bagnami. Tam nawet gdy to widział Józef Chłopicki, widział tą obronę, Rosjanie tam stracili około 5 tysięcy żołnierzy, widząc odwagę żołnierzy uwierzył nawet w możliwość pokonania Rosjan, zaczął dowodzić z większą energią, zaczął wierzyć w zwycięstwo, jednak został ciężko ranny i później naczelny wódz radziwił, nie potrafił tak dobrze dowodzić wojskiem i zaprowadził trochę dużo zamieszania. No bitwa była jednym słowem do wygrania. Sam wielki książę że Konstanty miał, widząc jak walczą Polacy, klaskę i radośnie krzyczał, jak oni Rosjan tłuką, miał nawet śpiewać jeszcze Polska nie zginęła. A to takie właśnie ciekawe doświadczenia naszego wielkiego księcia Konstantego. Sam Iwan Dywicz oczywiście dowodził tam fatalnie i mówimy, że, że gdyby tak naprawdę nasi dowódcy wierzyli w zwycięstwo wszystko byłoby możliwe, no ale niestety nie udaje się. Po bitwie tej do dymisji poddaje się generał Michał Radziwił. Nowym wodzem zostaje generał Jan Skrzynecki, zresztą dzielny żołnierz, który jednak nie wierzy w zwycięstwo, kolejny. Czyli kolejny naczelny wódz to jest Jan Skrzynecki. Jan Skrzynecki. Tutaj jeszcze widzimy na mapie o przebieg, jak to miało miejsce, jeśli chodzi o y, wojska powstańcze i wojska rosyjskie. To jest przebieg y, powstania listopadowego. Na czerwono wojska polskie na jasno-niebiesko wojska, wojska rosyjskie, to tylko żebyście mieli taki ogólny pogląd, jak to mniej więcej się nasze wojska wtedy przemieszczały. Sam Jan Skrzynecki, wracając do niego, bardziej liczył na zwycięstwo dyplomatyczne, kompromis z Rosją. Miał wokół siebie dobrych doradców, między innymi Ignacego Prądzyńskiego, pułkownika, ale sam był nieudolnym dowództwo. Feldmarszałek Dywicz po zatrzymaniu ataku na Warszawę rozprasza swoje siły, dzieli je na kilka ugrupowań. Dodatkowo osłabia armię rosyjską wtedy epidemia cholery oraz głód. Na Jetyłach wybucha także antyrosyjskie powstanie, około 30-25 tysięcy polskich i liderskich powstańców, głównie chłopów opanowuje Litwę, z wyjątkiem Wilna i Kowna. Szlachta na Wołyniu i Podolu w liczbie około 3 tysięcy także odnosi sukcesy. No i opanowanie sporego terytorium przez powstańców, wiosenne roztopy odcinają szlaki na, dla posiłków i zaopatrzenia dla armii Dybicza. Z wyjątkiem jednego, który wjedzie ze Smoleńska przez Brześć i drogą brze dalej do Siedlec. W Siedlcach Rosjanie zorganizują swój główny magazyn zaopatrzeniowy, tam mają broń, amunicję główne zasoby. No i trudną sytuację tych wojsk carskich chce wykorzystać prądzyński. Nakłania samego skrzyneckiego do rozpoczęcia ofensywy ponieważ planuje rozbicie wojsk rosyjskich na centralnym odcinku, następnie zdobycie samych magazynów w Sielcach, co było realne, ponieważ główne siły Dybicza znajdowały się w dalekiej odległości, około 100 km od tego miejsca uderzenia, co przy braku dróg uniemożliwiłoby jakąś kontreakcję, no i Polacy by mogli zasadniczo zdusić nieprzyjaciela, jeśli chodzi o te magazyny. Zdobycie magazynów poprawiłoby też zaopatrzenie samych Polaków. Powstańcy wtedy pod bezpośrednim dowódcem Prandzyńskiego rozbijają część sił rosyjskich w bitwach 31 marca pod Wawrem i pod Dębem Wielkim. Czyli 31 03 1831 mamy bitwa pod Wawrem i Dębem Wielkim. Ok wzięto do niewoli około 10 tysięcy jeńców zdobyto plany rosyjskie i mimo tej sytuacji Skrzynecki nadal spowalniał atak na Siedlce bo wierzył w negocjacje dyplomatyczne no, po prostu tra tragedia Prądzyński za to został na szczęście awansowany na generała i w bitwie pod I Iganiami 10 kwietnia zresztą zabił lub wziął do niewoli kolejne 4 tysięcy Rosjan, sam stracił zaledwie 400 żołnierzy wojska polskie znajdowały się już 3 km od Siedlec i wtedy Skrzynecki co robi? Wstrzymuje ofensywę, gdyż bał się nadciągających wojsk z południa Dybicza, którego sam Skrzynec Skrzynecki uważał za znakomitego wodza, no widać, siebie byli warci. Stracił wtedy szansę na zdobycie siedlec przed dotarciem tych głównych sił rosyjskich i one jak tam już dotrą, dostaną zaopatrzenie. Naczelny wódz także obawiał się oczywiście zbyt dużych strat wśród Rosjan, które by z kolei mogły doprowadzić do niekorzystnych pertraktacji z Rosją, a przecież było wiadomo, że Mikołaj I negocjować za bardzo to on nie chce. Sam Prązyński wobec niechęci Skrzyneckiego opracowuje nowy plan, atak 45 tysięcy żołnierzy na 30 tysięcy żołnierzy rosyjskiego korpusu gwardii, które były rozmieszczone w okolicach Łomży i Ostrołęki. Jednak tutaj nieudolne dowództwo Skrzyneckiego niweczy plany Prązyńskiego, rosyjskie gwardie wycofują się, następnie łączą z armią Dybicza, co zmusza Polaków do odwrotu. Nawet wówczas Prązyński nie rezygnuje z walki i planuje zasadzkę pod Ost Ostrołęką. Skrzynecki jednak ponownie doprowadza do klęski. Nie działał w ogóle zgodnie z planami Prandzyńskiego, chaotycznie naciera na wojska rosyjskie, sam ponosił duże straty. W bitwie pod Ostrołęką ginie około 7 tysięcy polskich żołnierzy, ma ona miejsce 26 maja. 26.05. 1831, bitwa pod Ostroenko. Bitwa pod Ostrołęką. Klęska ta w zasadzie przypieczętowuje powstanie, jego klęskę, łamie morale polskiej armii, no tracą oni bardzo dużo w porównaniu do innych bitew. Rosjanie likwidują na ziemiach powstania siatki wszystkich tych ludzi, patriotów, sam Skrzynecki zbyt długo zwleka z wysłaniem do jakichkolwiek mniejszych placówek posiłków, one zostają łatwo, szybko rozbite, na wołyniu rozbija się partyzantów, oddziały pod dowództwem generała Dwerni który został wysłany im na pomoc. Także zostaje rozbity, pokonany zostaje oddział dowodzony przez nieudolnego generała Giełguda, który został wysłany na pomoc powstańcom na Litwie. Tutaj znane takie nazwisko, możecie się gdzieś spotkać, Emilia Plater. To była jedna z niewielu takich znanych powstanek, czy jakbyśmy jak to mówili w dzisiejszej umowie o poprawności politycznej, z powstańców po prostu płci żeńskiej. Ona pochodziła z arystokratycznej rodziny, jed, była jednym z powstańców na Litwie. Oddziały litewskie składały się głównie z chłopów, ale wierzyli oni na poprawę swoich, swojego bytu, dlatego chcieli walczyć. Czasem nawet uzbrojenie tylko w oszczepy odnosili szeregi sukcesów. Jednak posiłki te z Królestwa Polskiego dotarły za późno no i zostały już wtedy rozbite. To było głównie przez generała Giełguda, który marnował czas i wolał urządzać uczty w trakcie podróży. E, także nie głosił on haseł o nadawaniu chłopom ziemi, co zniechęcało Litwinów do dalszej walki. E, Rosjanie pobili powstańców w czasie odwrotu, także ginie z wyczerpania Emilia Plater. Sam Giełgud, z, e, którego ludzie uznają za zdrajcę, został zastrzelony przez jednego z polskich oficerów. A imię i nazwisko warte zapamiętania Emilia Plater. Jeśli chodzi o efekt powstania listopadowego na arenie międzynarodowej. Wywołuje, wywołuje on szereg propolskich manifestacji w wielu krajach na świecie, jednak rządy Francji i Wielkiej Brytanii nie udzielają mu poparcia, boją się konfliktu z Rosją. Niedawno przecież zakończył się jeden o, o Grecję i nie chcieli tej, tej sytuacji jakby... Od, e, e, nie chcieli rozgrzebywać starych ran. Polaków szczególnie zawodzi Francja, gdyż wybuch powstania listopadowego uniemożliwia udział wojsk rosyjskich w tłumieniu rewolucji lipcowej, a Francja mimo to się nie odwdzięcza. Sam papież Grzegorz XVI potępiał powstanie, uznaje je za nielegalny ruch przeciwko prawowitemu władcy. Uważa, że poparcie pogorszyłoby sytuację katolików, którzy są objęci pod panowaniem cara. Sami Austriacy odrzucają propozycję czartoryskiego dotyczącą przekazania pustego tronu Królestwa Polskiego jakiemuś przedstawicielowi Habsburgów. Prowadzi jednak neutralną politykę wobec wojny polsko-rosyjskiej, co wynika z austriackiej niechęci wobec Rosji. Wtedy już zaczynała się pojawiać kłótnia o Bałkany. Same prusy zaostrzają kontrolę granic z Królestwem Polskim, nie chcą udzielenia jakiejkolwiek mocy powstańcom. Poparłyby może Rosję, gdyby groziła jej porażka, ale jednak... No tak jak to miało miejsce zresztą u Kościuszki, znaczy w trakcie insurrekcji Kościuszkowskiej, ale tutaj nie widzieli takiego zagrożenia. Powstanie upada. Naczelnym wodzem Podybiczu, który umiera na cholerę, zostaje felmarszałek Iwan Paskiewicz. On już jest lepszym. Dowódcom planuje atak na Warszawę od Zachodu, podczas gdy Polacy spodziewają się go od wschodu. I w lipcu 1831 roku Paskiewicz wraz z małą pruską pomocą przeprawia się przez Wisłę. Skrzynetki za to popełnia kolejne błędy, powołuje to jego odwołanie. To niepowodzenie nieudolność tego dowódcy pogłębiają także niezadowolenie ludu Warszawy i 15 sierpnia w stolicy dochodzi do zamieszek. Czyli jesteśmy pod atakiem, jednocześnie mamy swoje własne zamieszki. Lud Warszawy dopuszcza się samosądów, wiesza osoby podejrzane o zdradę. E, ustępuje także rząd narodowy z czartoryskim na czele. Sejm powierza władzę dyktatorską teraz generałowi Janowi Krykowieckiemu. Ale zapiszmy sobie te parę nazwisk, które nam się pojawiły w międzyczasie. E, czyli mamy Iwan Paskiewicz. Iwan Paskiewicz. I kto teraz generał Jan Krykowiecki? Generał Jan Krukowiecki. Okej. Okay. On tłumi zamieszki w Warszawie, rozwiązuje towarzystwo patriotyczne. Sam jest z kolejnym zwolennikiem ugody z Rosją, rozpoczyna pertraktację, jednak plan kapitulacji zostaje zablokowany przez Sejm. Rosjanie kierują na Warszawę dużą armię, 80 tysięcy żołnierzy. Polacy próbują odciągnąć wojska rosyjskie od Warszawy, opóźnić ten szturm, wysyłają na Lubelszczyznę 20 tysięcy swoich żołnierzy pod dowództwem włoskiego najemnika generała Girolamo Ramorino. Był to błąd, ponieważ Rosjanie przejmują polskie plany i nie wysyłają za nich, za tymi siłami jakichś większych oddziałów i nadal idą w kierunku Warszawy. Sam Krukowiecki boi się kolejnych zamieszek w Warszawie i nie powołuje pod bronię mieszkańców, przez co stolicy broni zaledwie 40 tysięcy żołnierzy polskich. Wojska rosyjskie 6 września rozpoczynają szturm na Warszawę Atak na wolę zaskakuje obrońców 8 września. Rosjanie wkraczają do stolicy, która jest opuszczona przez polskie wojsko i władze polityczne. Powstanie, które dysponowało jeszcze armią liczną, bo około 70 tysięcy żołnierzy oraz twierdzami Modlin i Zamość, w którym stacjonują nadal silne załogi, nie jest w stanie jednak... Z, tak wygrać takimi siłami, e, nie było nawet woli walki i po prostu pod koniec 1831 roku mówimy, że powstanie e, upada. Ciekawostka, że z atakiem na wolę wiąże się reduta Ordona, e, wiersz e, Mickiewicza, no, pewnie Wam bardzo znany, to właśnie on opowiada o ataku rosyjskim na wolę w trakcie powstania listopadowego. Jeśli chodzi o koniec powstania listopadowego, jego celem było odzyskanie niepodległości albo zmuszenie Cara do przestrzegania konstytucji, a zakończy się klęską militarną i polityczną. Zanim jednak upada, przez rok funkcjonuje niepodległe państwo polskie, prawie przez rok, ma własny rząd, parlament, wojsko wstępuje, przewija się przez szeregi powstańcie około 200 tysięcy osób e, także z zaborów rosyjskich z pruskiego i austriackiego e, przez granice docierają ochotnicy, na przykład z Wielkopolski około 3 tysięcy ich było e, czyli nadal Polacy czują, czują tą jedność narodową mimo podziału przez zabory e, także tradycja powstańczej walki stała się ważnym elementem tożsamości Polaków przez następne lata jednak do powstania przyłączają się głównie mieszczanie i szlachta, nie popierają go zaś chłopi Analizując dzieje Królestwa Polskiego można dostrzec pewne analogie między nim, a w zasadzie Wielkim Księstwem Finlandii. To już jest taka ciekawostka. Ono od 1809 roku znajduje się pod zwierzchnictwem cara. Aleksander I również Finom gwarantuje szereg swobód, później niejednokrotnie je łamie. Nie organizuje on jednak powstania, oni nie, nie organizują powstania i pozostają lojalni wobec cara, Finowie. Po okresach rusyfikacji samemu Wielkiemu Księstwu Finlandii przywróca się autonomię, która zostaje zachowana aż do 1917 roku i dopiero wówczas, korzystając z osłabienia Rosji, Finlandia ogłasza niepodległość. Czyli pytanie, czy te nasze powstania coś dużo zmieniły, no za bardzo nie, a doprowadziły do kolejnych represji. Aczkolwiek duch patriotyczny się w Polsce na pewno wzmógł. Dziękuję wam za uwagę, to by było tyle, jeśli chodzi o tę lekcję. Trzymajcie się, cześć. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku wpisując facebook.com ukośnik naukę W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.contaktmałpa.gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.